Cześć kochani, witajcie na moim kanale w dzisiejszej historii, w której opowiadać będziemy o gwiazdach serialu 40-latek. I na początek mam dla Was taką ciekawostkę, bo kiedy się przygotowywałam do tego odcinka, to natrafiłam na kilka artykułów mówiących o tym, że tamci 40-latkowie, których właśnie ten serial miał nam pokazywać, obrazować, byli zupełnie inni niż dzisiejsi 40-latkowie. Czyli, że byli mentalnie bardziej dojrzałymi osobami, czuli się po prostu starsi. Już wtedy jasno mówiono o kryzysie wieku średniego, właśnie w wieku 40 lat, a dzisiaj częściej słyszymy, że 40 to przecież nowa 30, czyli w sumie jeszcze młodość. Bardzo chętnie wejdę z Wami w dyskusję w komentarzach, więc jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat, no i przyczyn takiej sytuacji. A dziś oczywiście trochę będzie o serialu 40-latek, ale oczywiście opowiem Wam o dalszych losach gwiazd tego serialu, więc nie traćmy więcej czasu, zaczynajmy. Serial 40-latek przedstawiał losy inżyniera Stefana Karwowskiego. W jego życiu najważniejszą rolę pełniła rodzina, żona Magda oraz dwójka dzieci, a także oczywiście praca. Wprawdzie widzowie jeszcze w latach 90. mogli zobaczyć kontynuację tego słynnego hitu serialowego, ale jednak już nie tak udaną jak pierwowzór. Ten tytuł 40-latek miał głębsze znaczenie nie tylko dla widzów, ale również dla twórców, ponieważ faktycznie wszyscy, którzy pracowali przy tym serialu, zarówno reżyser, jak i aktorzy, oprócz pani Ani Seniuk, no i oczywiście dzieci, mieli wtedy 40 lat. Specjalnie byli tak dobrani. Reżyser Gruza, mając ten wiek, doszedł do wniosku, że to coś znaczy i w życiu mężczyzny, i w życiu kobiety. Jeszcze nie młody, a jeszcze też nie stary, więc właśnie ten kryzys wieku średniego bardzo często się w serialu przewija. Obsesja na punkcie utraty włosów, romans na boku, próby rzucenia palenia, próba zadbania o kondycję fizyczną, duma z dorobku życiowego czy zawodowego. Pierwsza 7-odcinkowa seria cieszyła się taką popularnością, że zdecydowano się od razu nakręcić kolejną. Zrealizowano też film pełnometrażowy Motylem jestem, czyli romans 40-latka, a nawet aktorzy, którzy odgrywali te role, a właściwie nawet te postaci, które tam mogliśmy oglądać, to były takie gwiazdy, że pewnego dnia zorganizowano Sylwestra z 40-latkiem i jego rodziną. Sylwester rodzinny, program z rodziną 40-latka i było to 31 grudnia 1970 roku od 22:20 do północy. Taka bipka. Taka domówa. No dobra, przechodzimy oczywiście do Waszych ulubionych informacji na temat tego, co słychać u gwiazd 40-latka. Zaczniemy od samego słynnego 40-latka, pana Andrzeja Kopiczyńskiego, który w swoim życiu przeżył naprawdę bardzo dużo. Był dzieckiem, kiedy w Polsce wybuchła II wojna światowa, ale sam mówił, że nie bardzo lubi wracać do tych czasów. Nieczęsto też wracał do czasów swojej młodości, która przez to, jak Polska była wyniszczona przez wojnę, nie była łatwa. Pamiętam głód. Mówił w nielicznych wywiadach, których na ten temat udzielał. Pamiętam, jak starałem się za wszelką cenę pomóc rodzicom, zdobyć jedzenie, pieniądze. I mówił, że nawet zdarzało mu się z tego powodu kraść. I choć w swoim dorobku miał naprawdę wiele ról teatralnych, filmowych czy serialowych, to jednak 40-latek to była rola, która przylgnęła do niego na stałe. Nigdy nie zapomnę, jak właśnie oglądałyśmy jakiś program i moja mama powiedziała: o zobacz, to 40-latek. Czyli bardzo często o nim tak mówiono i wiele gwiazd mówiło, że z tego powodu nienawidziło tych swoich najbardziej popularnych ról. I pan Andrzej Kopiczyński był w tym temacie trochę rozdarty, bo z jednej strony cieszył się tą popularnością i oczywiście tym, co ta rola mu przyniosła, a z drugiej strony czasem się denerwował. Zawsze uważałem, że aktorem jest się po to, żeby grać wszystko, bo aktorem jest się dla publiczności. Nigdy nie zabiegałem o tak zwaną popularność, po prostu wykonywałem swoją pracę. Ponieważ scenariusz był fantastyczny, obsada również, nie mogłem się zawahać. Pan Andrzej również wspominał, jakim dużym stresem przypłacił pierwszy odcinek, który był wtedy emitowany. Bał się, że serial po prostu się nie przyjmie, a że wtedy nie było zbyt wielu programów, to jednak wiele osób po prostu przed telewizorami siada. No i jeżeli im się nie podobało, to po prostu wyłączali. Bałem się, czy ludzie będą to chcieli w ogóle oglądać. Pamiętam, że siedziałem w oknie i nerwowo sprawdzałem, czy gdzieś z otwartych okien nie słychać dźwięków telewizora. Pamiętam też uczucie ulgi, gdy okazało się, że tak, oglądają. Ale wiecie, klątwa charakterystycznych ról to nie jest rzadkość i tutaj też tak było. Zdarzało się, że pan Andrzej tracił świetne role właśnie z powodu 40-latka. Kłopot w tym, że minęło naprawdę
40 lat, a ja ciągle jestem tym serialowym 40-latkiem. Z jednej strony to miłe, ale z drugiej strony naprawdę czasem mi przeszkadza. Oprócz 40-latka miał naprawdę kilka popularnych ról na koncie, jak na przykład Kopernik, Kolumbowie, Znachor, Ogniem i Mieczem, Lokatorzy. Po raz ostatni mogliśmy go na ekranie zobaczyć w 2013 roku w serialu Lekarze, ale na pewno znany był też fanom Koła Fortuny. Natomiast życie prywatne to też wiem, że jest to, co Was interesuje i tutaj działo się oj działo, ponieważ pan Andrzej był 3 razy żonaty i będzie to też dowód, że swoją miłość życiową można spotkać w każdym wieku i po bardzo różnych przejściach. Ponieważ żonaty był 3-krotnie z Marią Chwalibóg, następnie Ewą Żukowską, z którą ma córkę Katarzynę, a później z Moniką Dzienisiewicz Olbrychską, o której zawsze mówił, że była jego największą miłością. Jak sam mówił o niej w książce Krystyny Gucewicz, Jak być kochanym, oboje mieli skrajnie przeciwne charaktery, a jedyne co ich łączyło to miłość do zup. Niestety żona aktora po długim i szczęśliwym wspólnym życiu zmarła na udar mózgu w 2016 roku. Stało się to podczas jazdy samochodem i mimo naprawdę szybko udzielonej pomocy nie udało się kobiety odratować. Wtedy pan Andrzej już chorował dość długo na Alzheimera. Oczywiście żona się nim opiekowała i tym straszniejsze było to dla aktora, że mimo że czasem zapominał, co się wokół niego dzieje, to nie mógł zapomnieć tego, jak bardzo kochał swoją żonę i jak brakuje mu jej obecności. To sprawiło, że sam również mocno podupadł na zdrowiu. Pamiętam, że kiedy byłam w Międzyzdrojach, wtedy kiedy pan Andrzej odciskał tam swoją dłoń, robiłam wtedy wywiady, to również miałam tę przyjemność po raz ostatni troszkę z nim porozmawiać. To był taki wspólny wywiad, ponieważ faktycznie pan Andrzej nie był już w najlepszej formie, natomiast widać było, że był bardzo szczęśliwy, że może swoją dłoń tam odcisnąć i zostawić dla swoich fanów taką pamiątkę. Magda Karwowska to pani Anna Seniuk. Oczywiście ta rola, tak samo jak w przypadku pana Andrzeja, była taką wyrocznią dla pani Anny i później bardzo często nazywano ją właśnie żoną 40-latka, była z 40-latkiem utożsamiana i zresztą z panem Andrzejem łączyła ją również bardzo duża przyjaźń przez te wszystkie lata, które później spędzili razem na planie. Aktorka do dnia dzisiejszego udziela się w branży filmowej i jest bardzo aktywną osobą. Mimo że ma na koncie bardzo wiele ról, to tak jak już przywykliśmy, kiedy... O, jak tak po góralsku powiedziałam. Tak jak już przywykliśmy, że tutaj po prostu bardzo często Wam opowiadam o perfekcjonistach, no bo jednak bardzo często przypominam Wam po prostu tych najlepszych aktorów. Okazuje się, że pani Anna też raczej krytycznie podchodzi do swojej kariery. Pani Anna jednak jako jedna z pierwszych w historii polskiego kina rozebrała się na ekranie. Stało się to w filmie Kardiogram Romana Załuskiego. I sama pani Anna mówiła, że to był szok dla wielu osób, a szczególnie dla rodziny jej przyszłego męża. Ale była też charakterna. Na przykład odrzuciła rolę Jagny w Chłopach, dlatego że wybierała się właśnie w podróż poślubną. Serce pięknej aktorki skradł kompozytor Maciej Małecki. Owocem tego związku jest 2 dzieci, już dzisiaj dorosłych. I właśnie a propos tych dzieci, mimo że kochało ją bardzo wiele osób w Polsce, właśnie za sprawą 40-latka, w tym dzieciaków również, to sama przyznała, że ta kariera była trochę zrobiona kosztem rodziny. Gdybym była mądrzejsza, to grałabym zdecydowanie mniej. Umknął mi czas z dziećmi. Ale dzisiaj pani Anna też bardzo dużo czasu chce poświęcać swoim wnukom. Ale oczywiście... Nie było tylko sielankowo. Na przykład w 1994 roku u pani Anny wykryto guza w piersi. Jej życie stanęło pod znakiem zapytania. Oczywiście taka choroba to zawsze jest bardzo przerażająca informacja. Na szczęście pani Annie udało się tę chorobę pokonać. Ale z chorobą zbiegły się też problemy w związku. W tym czasie zostawił panią Annę mąż, który wyprowadził się do młodszej partnerki. Mimo to para nie wzięła rozwodu. Jak mówią znajomi pani Anny, ona nadal wierzyła, że być może uda się to małżeństwo poskładać. I faktycznie stało się tak, że po śmierci partnerki jej męża zaczęli coraz częściej się spotykać, bo zresztą cały czas darzyli się sympatią i później udało im się związek na nowo posklejać. Natomiast nie będę się za dużo w ten temat zagłębiać, bo myślę, że pani Anna Seniuk zdecydowanie zasługuje na osobny odcinek. Jagoda to postać, którą grały 2 małe dziewczynki, dlatego opowiem Wam o obydwu i zaczniemy przewrotnie od pani Mirelli, która grała Jagodę w drugiej serii serialu. Ale cóż,
Mimo, że wiele osób mówiło, że miała zadatki na aktorkę, to ona aktorką nie została. I to nie dlatego, że nie próbowała, tylko jak sama później mówiła, właśnie granie na planie 40-latka uświadomiło jej, że nie jest to taka sielankowa praca, dodatkowo bardzo trudna i że ona nie chce nawet spróbować. No i oczywiście, mimo że śmiało można powiedzieć, że przecież Jagoda to była jedna z najbardziej kultowych postaci, jeśli chodzi o polskie seriale, to sama pani Mirella raczej się tym nie szczyciła, a nawet trochę to ukrywała, że grała Jagodę. W szkole nie przyznawałam się, że gram w 40-latku. Wydało się dopiero wtedy, gdy do szkoły przyjechał po mnie kierownik planu. Dodatkowo dla młodej dziewczyny wielką ambicją było to, żeby trochę przemycić swojego charakteru na planie, żeby właśnie przez te ekrany trochę pokazać swoją osobowość. No a wtedy nie do końca się udawało, no bo oczywiście trzeba było wcielić się w postać Jagody, która była, jak sama pani Mirella mówi, jej zupełnym przeciwieństwem. Trochę mnie drażniło, że nie mogę sprzedać nic ze swojego wizerunku. Choć podczas studiów sama przez chwilę jednak zastanowiła się nad tym, czy nie chciałaby zająć się aktorstwem. Dziekanem filmówki był Machulski, który przyjął mnie na jeden semestr jako wolnego słuchacza, a w drugim miałam być już normalnie dopisana do kierunku aktorskiego. Wtedy pani Mirella wyjechała do Austrii zarobić na studia, a kiedy wróciła, okazało się, że jej plany życiowe się totalnie muszą zmienić, ponieważ spodziewała się córki. Malinę urodziłam w 1984 roku i zaraz potem na świat przyszły bliźniaki. Nikomu nie mówiłam, że jestem w ciąży. Swojego męża, historyka, poznała na studiach. I jak sama mówi, nie było po prostu już czasu na to, żeby spełnić swoje aktorskie plany z tego powodu, że no po prostu małe dzieci, trzeba było na nie zacząć zarabiać. Pracowaliśmy na zmianę, dorabiałam jako kobieta pracująca, jako sprzątaczka. Była aktorka, skupia się teraz na karierze naukowej. Wykłada historię na Uniwersytecie Warszawskim. I jak sama przyznaje, niewielu z jej studentów zdaje sobie sprawę, że mają przed sobą Jagodę z 40-latka. Grażyna Woźniak to druga Jagoda, a właściwie ta pierwsza właśnie, ta z tej pierwszej serii, która niespodziewanie zrezygnowała z dalszej gry. Nie do końca podawała, dlaczego tak bardzo nie chciała już grać Jagody. W dorosłym życiu na 10 lat wyprowadziła się do Francji, gdzie pracowała jako negocjatorka i tłumaczka. Po powrocie do Polski poszła na studia prawnicze, w międzyczasie urodziła również syna, jednak okazało się, że ma bardzo poważną alergię pokarmową i dlatego postanowiła zająć się dokładnie jego leczeniem. Jak podaje fakt, teraz mieszka z synem i z mężem na warszawskim Mokotowie. A teraz czas na Marka, czyli syna Karwowskich. A w tej roli Piotr Konkolewski, który też nie został aktorem, a architektem. Jak sam przyznaje, nigdy nie obejrzał 40-latka w całości, za to natychmiast wie, kiedy jest emitowany w telewizji, bo ma bardzo wielu znajomych, którzy go informują, że będą właśnie dzisiaj oglądać jego młodzieńcze wyczyny. Ale tutaj na planie nie było tak łatwo, a tych problemów przysparzała głównie peruka, bo niewiele osób wie, że właśnie mogliśmy oglądać pana Piotra, czyli tego jeszcze wtedy małego Piotrusia, w peruce na planie, z tego powodu, że kilka dni wcześniej grał w jakimś spektaklu, gdzie został obcięty na zapałkę, a te włosy bardzo pasowały do wizji reżysera. Dlatego nakazano mu chodzić w tej peruce, która sprawiała, że właściwie czuł się jak w wełnianej czapie. Nie wiem, jak mogłem w niej wytrzymać podczas upałów. Może dzięki pani Annie Seniuk i Andrzejowi Kopiczyńskiemu. Traktowałem ich jak drugich rodziców, mieli styl i klasę. A mały Piotrek trafił do filmu dlatego, że jego mama pracowała na planie filmowym, za to tata był architektem i sam mówi, że dużo czasu spędzał właśnie na planie, ale również towarzyszył ojcu w pracy i to jednak ta pasja wygrała. Ale jak na takiego malucha był bardzo zawodowy. Roli uczył się w taksówce, zawsze był bardzo dobrze przygotowany, ale też lubił improwizować i zawsze dodawał coś z własnego tekstu. Za pieniądze z serialu kupił sobie swój pierwszy motorower i ta pasja też z nim została. Pasję dzieli z córką, która też uwielbia jazdę motocyklem. Oczywiście warto wspomnieć, że tutaj mogliśmy oglądać panią Irenę Kwiatkowską, o której macie już odcinek, jako słynną kobietę pracującą. Pożegnaliśmy aktorkę w 2011 roku, ale zmarła w wieku aż 99 lat. Gdybyśmy wiedzieli, że ten serial będzie kultowy, to zapisalibyśmy wszystko, co się działo. Dzień jak co dzień. Raz lepsza atmosfera, raz gorsza, ktoś był pijany. No właśnie, ale pijany na planie? Okazuje się, że już to nie jest pierwszy serial, o którym wam wspominam, na którego planie zdarzało się czasem coś komuś, jak to się mówi kolokwialnie, golnąć. Za komuny się zdarzało, że aktor przychodził na bani i nie miał specjalnie wyciąganych z tego konsekwencji. Teraz to jest na szczęście niemożliwe. Ale jeżeli już mówimy troszeczkę o piciu, no to serialowy maliniak, czyli pan Roman Kłosowski. Roman Kłosowski urodził się 14 lutego 1929 roku w Białej Podlaskiej.
i sam o sobie mówił, że był dość niesfornym dzieckiem. Ale w 1953 roku ukończył Wydział Aktorski Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W swoim dorobku ma bardzo wiele ról teatralnych i filmowych. Sam przyznał, że później trochę narzekał jednak na to, że był maliniakiem, bo powiedział, że był taki czas, że właściwie w ogóle inaczej się do niego nie zwracano. Latami tak do mnie mówiono, wołano za mną na ulicy: Maliniak, Maliniak! W sklepie słyszałem: dzień dobry, panie Maliniak! Był czas, że nazwisko to doprowadzało mnie do szewskiej pasji. Bałem się, że kiedyś komuś przyłożę za tego maliniaka. I w wywiadach również podkreślał, że nie czuje się aktorem komediowym, że raczej jakby z warsztatu i ze swojego przygotowania jest aktorem dramatycznym. Moją komediowość odkryła publiczność. Grałem bardzo serio, a ludzie pękali ze śmiechu. Występował też bardzo często w teatrach telewizji, między innymi jako Szwejk oraz jako Królik w Alicji z Krainie Czarów. W ostatnich latach swojego życia występował w bardzo wielu serialach, takich jak Ojciec Mateusz, Świat według kiepskich. Zakończył swoją karierę w 2016 roku z powodu problemów z widzeniem. Potem przebywał w domu opieki pod Łodzią. Zmarł niestety w wieku 89 lat w 2018 roku. No ale kto oglądał, to jeszcze na pewno kojarzy Karola Stelmacha, a w tej roli pan Leonard Pietraszak. Był to najlepszy przyjaciel Stefana. I kto tutaj jest z młodszego pokolenia, oglądał Listy do M, to na pewno go kojarzy. Największym jednak marzeniem pana Leonarda jest to, żeby zadzwonił do niego syn, z którym aktor niestety nie ma kontaktu od 40 lat, a wszystko za sprawą jego wielkiej miłości, jaką okazała się być jego żona. Aktor doskonale wie, co słychać u Mikołaja, interesuje się jego sprawami, ale bez wzajemności. Przez wiele lat był to naprawdę bardzo duży problem dla aktora, ale nie wypowiadał się na ten temat. Nie tak dawno w wywiadach dopiero powiedział o tym, jak bardzo marzy, by odzyskać kontakt z synem. Przyznał, że syn nigdy nie wybaczył mu, że zostawił jego matkę i związał się z inną kobietą. Aktor doskonale pamięta, gdy zobaczył ją po raz pierwszy. Od razu pomyślał, że kiedyś się z nią ożeni. Miesiąc po pierwszej randce byli już po ślubie. I aktor przyznaje, że wraz z żoną bardzo duży wtedy popełnili błąd, ponieważ byli zbyt młodzi i bardzo szybko podjęli taką decyzję. Nawet narodziny syna nie były w stanie spoić tego związku bardziej. Tym bardziej, że małżeństwo mieszkało w Poznaniu, a aktor dostał angaż w Warszawie, dlatego bardzo dużo pracował poza domem i przyjeżdżał do rodziny bardzo często w weekendy, ale gdy zakochał się w koleżance z teatru, Wandzie Majer, jego wizyty w domu stawały się coraz trudniejsze. W końcu poprosił żonę o rozwód. A gdy go uzyskał, ożenił się ze swoją wielką miłością. Niedawno obchodzili 50. rocznicę swojego związku. Syn zaprosił aktora na swój ślub, jednak jego warunkiem było to, żeby nie przyjeżdżał ze swoją żoną. Aktor nie chciał być między młotem a kowadłem i nie chciał też, żeby jego żona czuła się źle, dlatego nie pojawił się i od tamtej pory już w ogóle nie miał kontaktu z synem. Oczywiście wiadomo, że to nie wszyscy aktorzy, których mogliśmy tam oglądać, ale chciałam Wam przypomnieć tych najbardziej charakterystycznych, czołowych i to, co z nimi się dzieje. Dajcie mi znać, czy chcielibyście o kimś właśnie osobny odcinek. Bardzo chętnie zagłębię się w temat trochę bardziej. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, jeśli często mnie oglądacie, bo to naprawdę dla mnie bardzo istotne. Jest to bardzo duże wynagrodzenie mojej pracy. No i oczywiście spotkajmy się w konwersacji, w komentarzach na temat, o który zapytałam Was na początku, więc lecę sobie trochę z Wami pogadać i dziękuję Wam za uwagę dzisiaj. Trzymajcie się, hejka!